Zawsze marzyłem, żeby takie coś zrobić. Ostatni raz wiem, że WOP Dąbrowa Górnicza organizował takie coś, takie zawody w 2014 roku. Chciałem wrócić do tych tradycji, żeby jednak to ratownictwo tutaj szerzyć na tym Śląsku i żeby to ratownictwo się rozwijało. Dlatego powstał taki pomysł, żeby stworzyć Pogorze Rescue League, otwarte Mistrzostwa Polski Południowej w ratownictwie wodnym. Mamy tutaj stricte konkurencje ratownicze. Jest bieg, pływanie, bieg, pas węgorz, deski ratownicze, teraz będzie zasobnik, ratownicy będą, jeden ratownik będzie płynął, drugi po niego płynie na szelkach, dwóch ratowników ich ściąga i wiadomo, która drużyna pierwsza, ta wygrywa. Każdy coś tam dziennie trenuje, przynajmniej 5 razy w tygodniu. No to akurat rzadko, bo często działamy na basenach. Ale pływamy, uprawiamy jakiś triatlon i tak dalej, biegamy. Więc jakoś to można w sumie połączyć. Tutaj uczymy się takich rzeczy, gdzie w momencie, kiedy ktoś zasłabnie, straci przytomność, dojdzie do zatrzymania krążenia, jak wykonać te kilka pierwszych prostych ruchów, żeby kupić czas, czyli kupić czas do przyjazdu pogotowia, żeby nie stać, nie robić nic, tylko jednak ułożyć ręce na klatce piersiowej i zacząć ją uciskać w momencie, kiedy rozpoznamy zatrzymanie krążenia. Uważam, że są bardzo potrzebne, szczególnie tutaj dzieciom, bo ja tak sobie stoję i myślę, że mi to jest niepotrzebne, bo gdzieś tam już kilkakrotnie, ale zawsze warto sobie przypomnieć, tak? Jak można komuś ratować życie, no a dzieciom pokazać, że można i że warto i w jaki sposób to zrobić bezpiecznie.